Właśnie wjeżdżamy na granicę czarnogórsko-albańską. Granica albańska, zobaczcie sami, kurde, jak to wygląda. Wypas, kurwek. Słyszycie? Właśnie Albania oraz Gag Albanii. W radiu puszczałem Gag Albanii w ogóle, to jest niesamowite. Słuchacie? Słyszycie? To jest. Pierwszy przystanek w albańskim raju, stacja. Tu jest w ogóle stacje, są co kilometr, wszędzie. Gaz tani, bo złoty 60. Zobaczcie, jakie brudne auto jest przed nami. Nie wiem, jak można takim autem jeździć. Przed chwilą prawie mieliśmy wypadek na rondzie, bo gościu wjechał pod prąd. Tutaj właśnie wjeżdżamy do Wlory, jedziemy główną promenadą i szukamy naszego Airbnb. O, takie o, bulwarki, fajne. Już we Wlorze, czekamy teraz, idziemy na lunchik. W ogóle bardzo ładny bulwar, taka trasa w środku, to ja tak po właśnie hiszpańsko-włosku. I tam piękna, piaszczysta plaża i pustki straszne. Jedzenie z tego, co patrzymy po menu, dosyć tanie. Obiad można powiedzieć 20 zł, taki z piciem, jest dosyć tanio. Szukamy. Mamy już piwko. Słuchajcie, wiecie, kosztuje taka butelka piwa 6 zł, a cola kosztuje chyba 4. No i na samej plaży w ogóle, do ptaku, więc super. Pawełek zadowolony, bo tanio i się na wpierdziela. Co? Zobaczymy, czy się najem. Zamówiliśmy suflaki, to jest taki ich kebab, taki trochę jak w Atanach, nie? W Grecji. 20 euro. I on kosztuje też 6 zł. A już? Co zamówiłeś? To jest... nie pamiętam co. Coś z jakimś kurczakiem? Cacyki pewnie. Frytki. O, thanks man. Suflaki. Frytki są słabe. Zobaczymy, co to jest. Bardzo dobre. Przyjęło się. Bardzo dobre. Piękny zachód słońca, który właśnie się skończył i nie zdążyłem go dla was nagrać. Oraz tutaj mojej kompanii Jim Gordons na plaży. Witam w albańskim raju. Witam w albańskim raju, Zdówko. Panie Igorze, proszę o słowo. Można zamykać. Chyba jakiś klucz się złamał. Kto tak kurwa ładnie otworzył drzwi? No ja mam rozwaliłem. Dzisiaj dojechaliśmy na plażę. Tak autkę się jechało niedługo. Ale jest jedna nieciekawa sytuacja, ponieważ jak widzieliście wcześniej, to otwierałem bramę garażową i tak mocno wystrzeliłem, że złamałem klucz do tej bramy. No i gość się strasznie wkurzył, że tak się stało. Dołożę się do tego, do tej naprawy, ale on powiedział, że to jest big problem, więc mam nadzieję, że jakoś może drogo nie będzie. Już na plaży. Takie leżaczki, 2 plus parasol. 500 lekę, czyli jakieś 18 zł. Plaża ładna, kamienista, ale taka bardzo drobna. No i piękna woda przede wszystkim. I takie piękne widoki są tutaj jeszcze, o. No pięknie jest, zobaczcie jakie tam widoki. Świetna sprawa. Witam w albańskim raju, pokażę wam jak się skacze, jak prawdziwy Albańczyk. Polecę, Olek poleca. Wjechała moja porcja obiadowa, stek z wołowiny, jakieś fryteczki i ten, cacyki, piwko, a oni siedzą o suchym pysku, bo ich nie stać. Olek, co zamówiłeś? Żeberka. Jakie żeberka? Jagnięce. Jagnięce żeberka. With garnish. Jagnięce? Lamp. No, kurde, lamp, no, jagnięcinka. No. Smacznego. Michał, Paweł. Co macie? Co macie? Co zamówiliście? Mięso. Mięso, mixed meat. No weź tą rękę, o. Tak. Ale piękne. Kiełbasa. Jakieś mięsko, nie wiem, chicken, lamp, pork, wszystko jest. I chlebek, fryteczki i piwerko. Wykonałem właśnie swoje pierwsze pranie w życiu. Samodzielnie, rozwieszone, uprane wspólnymi siłami. Zawsze za mnie robiła to mama. No nawet spoko, biały kolor, teraz będzie czarny z kolorem. A no w miarę wyszło, nic nie przefarbowało, więc udało się. Dziś poszliśmy na plażę blisko naszego miejsca zamieszkania, jakieś 5 minut piechotą. To jest taka plaża przy promenadzie, taka chyba dla rodzin z dziećmi głównie.
No i jest fajnie, tu są też leżaczki i takie baldachimy i duża piaszczysta plaża. Jest super. No i co? Cieplutko, 33 stopnie w słońcu, nawet pewnie więcej. Woda super, bo bardzo można daleko zejść do morza i można sobie porzucać we frisbee czy tam w piłkę. No jest całkiem duża ta promenada z tą plażą. Ładne widoczki, góry w tle. Idziemy do mojej kuchni. Wychodzimy z morza i leci taka taczka z węglem i na niej babcia z dziadkiem robią kukurydzę. Koszt takiej przyjemności to 100 leków, czyli to jest jakieś 3,70. Bardzo dobra. Cieplutka bez soli. Tak mimo, że tak się podaje. Podana w takim liściu. Super. Jak ci smakuje, Michał? Bardzo dobre, ale bym soli dał jednak. Trzeba być eko, więc wszystko do jednego śmieciola i do jednego wora. Nie. No, tam rzucić śmiecie. W Albanii chyba nie wiedzą, co to jest segregacja śmieci. Słuchajcie, wyczaiłem taką miejscówkę, polski akcent w Albanii, nazywa się Bar Poland i idziemy tam na wódeczkę, piwko i jakieś jedzonko. Zobaczymy, czy to w ogóle otwarte jest, bo tak strzeliłem w internecie Polska, coś takiego i wyszło taki bar. Słuchajcie, jakbyście się zastanawiali, jak wyglądają śmietniki w Albanii, to nie ma ich na ulicy, tylko one są po prostu pod ulicą. I tak wygląda, i co jest jeszcze ciekawe, od razu macie tutaj taki spływ, który wszystko popycha i wszystko idzie tam, o, do plaży. I normalnie na plaży kąpiecie się, jakieś buteleczki pływają, jakiś gruz. Witamy w albańskiej pizzerii. Prosciutto funghi, czyli ser, szynka, pieczarki, piwko. Zaraz następna degustacja. Bardzo dobre, pyszne. Opuszczamy naszą miejscówkę w Lorze i lecimy teraz do Sarandy, ale lecimy przez taką piękną plażę Borsz. Tam zrobimy sobie stopa na 3 godzinki plażingu. I potem ciśniemy już do naszego Airbnb. No, a w zamian za tą rozwalony klucz, to gościu nie chciał kasy, więc mu kupiłem flaszkę i ptasie mleczko. Plaża Borsz znajduje się na Rivierze Albańskiej. Jest to najdłuższa plaża jońskiego wybrzeża Albanii. Ma 7 km długości. Pokryta jest drobnym, jasnym piaskiem, a otaczają ją od strony lądu gaje oliwne. Zajechaliśmy na plażę Borsz, Borsz Beach. A tam jest w ogóle chyba wyspa Korfu, ta grecka. No, takie pobojowisko wszędzie można zaparkować. Skwar straszny, damy radę. I nakładamy zawsze taką matę srewną. To się zawsze przydaje, żeby auto się mniej nagrzewało. Aby się smarować mleczkiem do ciała, żeby się nie spalić, jak Paweł. Posmarowany? To 50 czy 30? 30. To są właśnie klimaty albańskie. Zobaczcie, co tu stoi. Osiołek! Cześć, osiołek. Już w mieszkaniu. W Sarandzie mieszkanie. Ogromne, to ma ze 100 metrów. Ma jeden balkon, drugi, dwa pokoje, dwie łazienki. W każdym pokoju klima. W każdym pokoju klima. Jest klima, jest klimat. Tu jest pokój Pawełka i Michałka, a tu jest mój i Olka. I piękny tarasik, zobaczcie, na Sarandę. Tam gdzieś jest morze, o, nawet widać morze. Pięknie, beautiful. Dopiero w trakcie, ale ja mamy z Michałem takie kotleciki jakieś w przyprawach. Bakłażanik, papryczka, sosy. Olek ma takie gołąbki, takie zawijane w jakieś taki liście. A ten ma jakiegoś kurczaka, takiego smażonego, fajnego, nie, grillowanego. I sosy, pyszne. Witam Państwa, jedziemy na plażę w Ksamilu, nazywa się Pema Etate. Będzie piękny widoczek. Ale niestety są takie fale, że ci jest zabronione kąpanie, czerwona, o. Nazywa się Pasquarda, piękny niebieski kolor. Tamta plaża, którą przed chwilą Wam nagrałem, to jest Pasquarda Beach. Piękna plaża, wieje w cholerę, ale są skoki, są plażaczki, piękne ten, a tam jest Korfu, a my tu leżymy. Tak się właśnie bawimy w Ksamilu. Dziękuję. No, my już po pięknym plażingu, opaleni, poskakane. Bardzo fajna plaża, taka rozrywkowa. Koszt dwóch leżaków i parasoli to jest 1000 leke, czyli jakieś 18 zł, czyli 9 za osobę. Widoki piękne z tyłu Korfu. Woda klarowna, czysta. Parking dla auta jest Safriko. No,
No i co ja mogę powiedzieć? Teraz spadamy do Sarandy zjeść oraz oraz trochę napić. Kierowca daje radę już. Mamy tylko jeden błotnik urwany, ale to nic się nie stało. Tu jest kupa sklepów z błotnikami, więc wyklepie się. O, cześć. Słuchajcie, tak, no, siedzimy sobie ładnie na plaży, gdzie my jesteśmy? W Sarandę, w Albanii, w albańskim raju. Pijemy sobie wódeczkę, sok, whisky, wódka, nie? No i co, kurwa, gdzieś nie umierać, no masz to w Polsce? No kurwa, nie masz tego w Polsce, no cześć. Witam w Sarandzie, pyszny niebieski kieliszek oraz pyszny jabłkowy pomarańczowy soczek. I dzisiaj spędzamy wieczór na plaży klimatycznie, nie w barze, tylko nad piękną promenadą. A co ty powiesz? Jeszcze 20, ja się już wstawiłem. Nie wiem, czy chcę dalej pić, bo myślę, że może być kiepsko. Ja nie wiem, czy mama i teraz Paweł chce to dalej oglądać, a jeżeli tak, to kliknijcie w dzwoneczek oraz dajcie lajka. W tej knajpie znają polski język, normalnie. Zdówko, dziękuję, na zdrowie. No, powiedziane, że znają, ale znają kilka słów. Kilka słów znają, kurwę też znają. No, ale piwko dobre. Good. Good Tirana. Wjechał stek, taki fajny, z piwkiem. Michałek też je. Będziemy jedli. Nazywa się to pork chop. Przyjdzie taki kotlecik. Takie z cacyki, fryteczka. Wleciała jeszcze tutaj rakija. Na posiłek i arbuzik i melon. No, więc nasze zdówko. Tu nie byliśmy jeszcze w ciągu dnia, ale jesteśmy wieczorkiem. Właśnie po obiedzie. W samej Sarandzie jest taka fajna też plaża z takimi dużymi pufami. Czarne parasole, trawka. Bardzo ładnie to wygląda. Taka piaszczysto-kamienista plaża z łagodnym zejściem do morza. Też polecam.